2-0 zwycięska potyczka, ostatnia potyczka sparingowa rekordzistów z Polonią Poraj, którą ocenia i komentuje Konrad Karyta. No, ostatni sparing tydzień przed ligą wygraliśmy 2-0. Myślę, że fajnym plusem jest to, że mogliśmy zagrać na naturalnej trawie. Wynik dobry, nie straciliśmy bramki. W poprzednim sparingu tydzień temu z Bełkiem tak samo nie straciliśmy bramki. Myślę, że to jest dobry prognostyk, że tak gdzieś gra w defensywie. Wygląda nieźle jako bronienie całą drużyną i myślę, że jak poprawimy parę takich mankamentów, takich niuansów przed meczem z Górnikiem, to jesteśmy spokojni przed startem. A sam jak się czujesz na tydzień przed startem, inauguracją rundy rewanżowej? Twoja dyspozycja? Czuję się dobrze, czekam na pierwszy mecz. No, w Polsce trenujemy w zimie 3 miesiące, nawet chyba więcej, także no, każdy chce już grać o punkty, każdy chce grać na fajnych, zielonych boiskach. Nic, czekamy na pierwszy mecz. Twoje oczekiwania przed rundą rewanżową? Myślę, regularnie punktować. W zeszłej rundzie przespaliśmy trochę początek. Myślę, że nie może nam się przytrafiać seria meczów bez punktów. Także myślę, że w każdym meczu walka o to, żeby regularnie punktować i zakotwiczyć gdzieś w czubie tabeli. Chcemy zająć wyższe miejsce niż szóste. Czego serdecznie życzę. Dziękuję.